savior. No more hope. No more Batman. Poprzednio w Batman Arkham Knight. To be chasing the wrong man. Where is the Arkham Knight? You won't find him! You think I didn't know you were tracking my broadcast location? Here's a lesson, Batman. I know how you think, which means I know how to beat you. Where is he? With Barbara Gordon. She's ours now. Can you imagine what the Knight's going to do to her? What are you doing? No! You can't do this! Refrigeration company as a front. The trucks distribute weapons throughout the city. What's it called? North Refrigeration. Thank you. Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Batman Arkham Knight. I spokojnie, zajmiemy się dzisiaj jeszcze fabułą, ale na razie rozpoczniemy od świetlika. Bo skoro już się, powiedzmy, ujawnił, no to szkoda nie wykorzystać, nie? Ale tak, po pierwsze, szybkie zaległości. Co się stało poza nagraniem? Zeskanowałem kilka zagadek. I tutaj są opowieści z Gotham dla was, czy tam historie. Okej. Okay. Jeszcze dwie. Dobra. I jeszcze to. Dobra. A. Tutaj w ogóle odblokowała się dość ciekawa forma tej. Zadymiasz z bombą człowieka zagadki. To myślę, że wam jeszcze pokażę, bo to... No, prezentuje się dość ciekawie. Dodatkowo, ocaliłem kolejnych trzech strażaków, ale teraz nie będę wam pokazał wszystkich trzech, bo inaczej zeżerałby to... No, dość dużą część odcinka. Więc przez kolejne trzy odcinki, jeśli nie uratuję kolejnych, a szczerze w to powątpiewam, to przez kolejne trzy odcinki na początku zobaczycie jednego strażaka. Także... Oto jeden z nich. No, I might melt bits of your body to GCPD. Could be like a jigsaw. Prayed for the first time in my life tonight. I should have known. If anyone was gonna help me, it would be you. I need answers. We don't have much time. Whatever you want to know.
The unexplained fires in the last few weeks. Was there a common accelerant found at any of the crime scenes? Sure. Petroleum-based napalm. Thickened with polyisobutylene. Poly what? Firefly. That's who you were tracking. That freak. He hasn't hit Gotham for what, 10 years? I tell you, someone needs to reopen the asylum. He's back. Don't go anywhere. Someone will come and take you back to GCPD. Dobra. A skoro to już załatwione, to poza nagraniem zebrałem sobie troszkę punktów i ulepszyłem sobie maksymalnie wzmacniacz wyrzutni haków. Wielokrotne nagłe zastraszenie to już chyba wcześniej wam pokazałem, ale jak nie, to widzicie teraz. W gadżetach nic. W Batmobilu też nic. W uzbrojeniu wziąłem sobie awaryjny zapas energii. I wydajność absorbowania. Nie, to już było wcześniej. Okay, no to sobie wziąłem, nie? Teraz pytanie, co by tu... Teraz... Nie, bo tutaj nie. Ale okazało się... W sumie właśnie jeszcze na przykład do tego wrócę. Że zdbaniłem, ponieważ nie ruszyłem w ogóle tych tutaj kombinacji z gadżetami, bo myślałem, że tutaj dalej jest tylko gadżet. A tu się okazało, że to jest specjalna premia do kombinacji, czyli możliwość częstszego używania tych wszystkich knockoutów, kombinacji z gadżetami i tak dalej. To jeszcze jest typ super kombinacji, ale to tam. Później. Także naprawdę zdzbaniłem i to ostro z tym i teraz muszę naprawdę pocisnąć, bo im szybciej teraz to odblokuję, tym lepiej będzie dla mnie. No ale dobra. Jak na razie przegazujmy silnik i włączmy system przeciwpożarowy. I świetlik? No prawie. I ty mu serio uwierzyłeś? O! Interesujące. To bardzo. No, tylko teraz go nie zgubić, nie? Dość mocno teraz ryzykuje. No i proszę bardzo, opłaciło się. Tak troszkę. Dobra, w prawo. Okej, okay, paliwo mu powoli schodzi. A jak mnie chciał skubany wziąć? A ja mnie tak łatwo nie, się nie da. Panie. Szmaciarzu, frajerze. Dzbanie. Teraz co, na drugą wyspę? Nie, skręca. Okej, okay, czyli on chyba zawsze w obrębie jednej wyspy będzie się pojawiał. Znaczy pojawiał, w sensie jak już podpali jakąś remizę, zakładam, że na trzeciej wyspie też jest pewnie remiza. Tylko, że chwilowo na trzecią wyspę nie mam powiedzmy wstępu, czy tutaj nie jestem w stanie się tam dostać, więc to zadanie jakby zostanie tak zamrożone do momentu, w którym uda mi się coś z tym zrobić. Ale to... O, już jest. Do knockoutu, tylko teraz muszę się wystarczająco zbliżyć. Jest! No, i lecimy. Rozwałeczka prosto na pysk! Paskudny! No raczej nie, panie kolego, raczej nie. Just like the last time. He's attacking fire stations. Perhaps he takes their work personally, sir. Keep tabs on the other stations, Alfred. Let me know when he strikes. No i co, jak dwa punkty modyfikacji. No i trzecie spotkanie już zakończy się jego złapaniem, ale no właśnie. Firefly will be biding his time, planning his next move.
I should keep a lookout for any sign of his next attack. No, ale to niestety właśnie zostanie wstrzymane, dopóki nie popchnę fabuły na tyle, żeby sobie odblokować dostęp do trzeciej wyspy. Poza nagraniem też ogarnąłem sobie wszelakie transportery na Miegani i na Bleak Island, a nie pokazałem wam tych tutaj, ponieważ jest to w sumie dość proste. No, po prostu muszę tak jak w questie głównym, kiedy ścigałem tego milicjanta, którego wzięliśmy za rycerza Arkham, przynajmniej Batman wziął, ja dość szybko przejeżdżałem fortel. Po prostu jadę, zdejmuję jego support, a potem walę w niego i tyle. Problem tylko jest to, że w momencie zniszczenia zatrzymania połowy tych poruczników milicji, już nie tylko mają rakietki na tych, ale mają także działa od czołgów na tych wozach. I to jest troszeczkę utrudnia. I to tak troszeczkę tylko utrudnia. Dobra, a teraz do questa głównego. Którym miałem zacząć odcinek, ale tam. Never mind. Dobra. Lecimy. Siema, Nightwing. Still lurking around on rooftops. You shouldn't have come here. Not tonight. Look, are you kidding me? When I heard about Barb North Refrigeration. Tell me what you know. Jak uciął temat? Penguin's using freezer trucks to smuggle weapons out of Bloodhaven. Now I think he's stockpiling arms right here in Gotham. The question is where. Cobblepot's the best lead we have on Barbara. I need to find that weapons cache. If I can intercept one of his trucks, it'll lead me right to him. Huh. If only you knew someone who's been tracking their movements. What? You didn't really think I'd come here without a plan, did you? I'll handle this. You're needed back in Bloodhaven. Come on, Bruce. Look, let me help. You can't do it all on your own. It's too dangerous. I won't risk losing anyone else. Bloodhaven needs you. All right. I can take a hint. But if you want to keep tabs on that truck, you're gonna need this. It's a prototype straight out of R&D. The old fox has outdone himself this time. I'll see you around, Bruce. Zakłócacz! Umożliwia sabotaż sprzętu i broni. System śledzenia ściganych pojazdów. Ej, zajebista rzecz. Jeszcze jak się fajnie składa. Disable enemy weapons using the disruptor sabotage ammo. Na 3 ładunki. Go on, take them. First one's free. I've only got 3 shots. I should pick my targets wisely. That disabled the firearm. If I use the disruptor again, it will explode when fired, knocking out the user and flooring anyone nearby. O, a to z chęcią to sprawdzę. This isn't good. Common thugs teaming up and working together? Wasn't like this in my day. We played by the rules. Okay, nie do końca wiem, gdzie on się pojawił, ale spoko. A tu jest! W przypadku próby zostanie wytrzymany obezwładniając ładunek elektryczny. The crate's electrified now. Anyone trying to resupply is in for a shock. Equipment sabotaged. Time to introduce myself. Już? Już się odkryło? Kolejne sezonu hańby? O, no, to już mam pomysł na kolejny odcinek. No dobra. Może udałoby mi się ich tak wielokrotnie? Jest! O, jeszcze podwójny knockout. Nice. Ty. Dobra, nie, bo tak chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała ta. Kurde, i nie zobaczyłem. No, ale lipa. O, ej, to się nazywa ładny knockout. Let's see. A truck full of weapons and explosives. I
can use the disruptor's tracker ammo to tag the vehicle and follow it across Gotham. No dobra. Now I just need to give them a little motivation to lead me back to their hideout. What did you forget? No, no, no! It's Batman! Get the hell out of here! Subtlety works. Every time. If I stick to the rooftops, I'll be able to follow them right back to Penguin's weapons cache. No to co, prowadźcie. The vehicle tracker will remain locked, even through buildings, as long as I keep the target in view and within range. A wiecie, dlaczego nie mogę użyć Batmobila? Bo dźwięk, który wydaje samo autko, plus jego wygląd, doskonale by upewniło ich w tym, że ich śledzimy. A teraz jestem nie dość, że poza, powiedzmy... A teraz jestem poza nie dość, że zasięgiem ich wzroku, To jeszcze słuchu. Ciekawe co powiesz, jak się pojawię nagle w waszej kryjówce. Hmm? O, chyba akurat... A nie, myślałem, że to akurat jest ten... stwór taki latający. Ale to nie ta wyspa. Bo on chyba jak na razie tylko na Miagani Island sobie rezyduje. No dobra, gdzie macie kryjówkę? No, ten dach już chyba mówi sam za siebie. Dobra, to czas oczyścić okolice. Już myślałem, że się nie udało, nie? Ale na szczęście. Na szczęście. Jezus ma... Dobra, nie. Nie, 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 nie. Ja to chcę zrobić bez wykrycia. Bo to się da zrobić bez wykrycia i ja to zrobię bez wykrycia. Jeden. Chowam się. Nic się nie ruszyło, z widy masz. To się muszę szybko schować. A nie, dobrze słyszałem. Okej, czy to jest dobra wyspa? Okej, jeszcze trzech i będzie akurat. Niech tylko jeden na tyle wyjdzie, żebym mógł zacząć knockout.
Kurde. No. No, no, no. Masz. Nic nie ma, zdaje ci się. No, już myślałem, nie? Już myślałem, że go nie złapię. No i level up. To bardzo dziękuję. O, właśnie, to chciałem sprawdzić. Nie! O, świetnie. Zwiększyć ilość amunicji za 8 punktów. Zakłócasz, sabotaż kontrolera dronu wartownika Boa. Okej, okay, to jest nawet niezłe. Sabotaż sanitariusza. Ej, to jest też zajebiste. Kurde, no. No ale nie, muszę na razie pocisnąć sobie walkę. Bo co jak co, ale niestety sekwencji walki jest tu trochę więcej niż sekwencji skradania. Troszeczkę mnie to boli, ale no taka jest prawda. Tak więc ja tam wolę na razie cisnąć sobie w skradanie. Znaczy w walkę. Come on, do something. You're making me look stupid here. Iceberg Lounge. What do we do about the man? Batman. Don't worry about Batman. He's about to become extinct. Yeah, we lost him. He's nothing. See, I told you. He couldn't even keep up. Shh. This is gonna be great. He doesn't even know you're here. Come on. We've got something to say. As you're aware. Need a force. Soon will be. Then Gotham's ours for the taking. And I am going to take. I want it all. If someone even looks at this city, I want my cut. Then we kill Dent and the others, right? Two-Face killed my brothers back in Arkham City. He should be dead, not robbing banks. Now that's not very nice, is it? You don't pay us to be nice. Give that man a cigar. Of course we're gonna kill that ugly, twisted son of a bitch. We're gonna kill them all, lads. Tyle? No to pogadaj teraz ze mną. The Arkham Knight, Barbara Gordon. Tell me where they are. So that's who we had. The commissioner's little girl. Kiepski pomysł. To me. I'm not. I swear. They said he's about to leave Gotham. And those airships over the West River, it belonged to him. Put him down. We'll shoot, Bat. Won't do you any good. Scarecrow's gonna break you. You are going down, Batman. Hold him steady, please. I've been working on my swing. Watch and learn. Sierpowy z baseballem? Serio, okej, od jednego rzutu? This is you handling it, right? I don't worry. You can thank me later. Cut him off. Okej, teraz na
Boże, na Batwinga. Na Nightwinga się zmieniamy. Okej, on takie dość elektryczne podejście ma do... Kurde, ale spieprzyłem. No ej! Dawaj, może jeszcze się tą specjalną kombinację uda wykorzystać. Czemu mi z kombinacji zjechało? Ok, z automatu wróciło do Batmana. No jako, że jest tam coś wybuchowego, no to wiadomo, czego trzeba użyć, nie? Bruce, you need to let me help. I had it under control. I told you, I need you back in Bloodhaven. Now, Scarecrow, these weapons, this all affects Bloodhaven too. The best place for me is here. Look, with the amount of weapons Penguin has been running into Gotham, this cannot be everything. He must have other caches in the city. Search this place for evidence. It should help us locate more of Penguin's refrigeration trucks. O, czyli pewnie kolejne zadanie się szykuje. Let's put him out of business, eh? Seriously? Do you believe that accent? Maddie only puts it on to sound scary. Closing the vault door will contain the explosion. Are you out of your tiny mind, Bats? Pull that trigger and you'll kill us both. Może w sumie chciałem, co ty na to? No dobra, zamykamy. Please, what are you doing? Bats, come on. Don't lock me in here. I'll do anything. Want your laundry done, I'll do it. Help out, Alfred. You got it. I wouldn't like to be that guy. No, zaraz walnie. Przemytnik broni. Kolejny quest. No, taki ala świetlikowy. Tylko teraz muszę czekać, aż Nightwing będzie miał dla mnie info, więc trochę poczekam, coś mi się wydaje. No, tu jest w ogóle jeszcze? A tu stoi. I'm going after Barbara. I'll contact you as soon as I track down any of Penguin's trucks. Thanks, Dick. I appreciate it. What are friends for, Bruce? A tu. Myślę, które to stąd wyjść, nie? Alfred, find out everything you can about Simon Stagg. The pharmaceutical magnate? Of course, sir. Kurde. Seriously? Dobra. Chciałem tego uniknąć, ale ewidentnie nie mogę. A, mogę też i z tej strony. Jeszcze lepiej. I can handle it, though it has been a while. Maybe a little rusty. You're ready to see some Joker moves? This is going to be great. They're not going to see it coming. I'm gonna... Well, you'll see. Ta, no to w górę. Akurat pięciu typa, no. Chciałem użyć wielokrotnego knockoutu, ale niestety te wieżyczki nie dadzą mi tego zrobić, więc
Muszę się posiłkować Batmobilem. Somewhere I can get a clear shot to take out the militia ambush. Jak się boją. No to mi się udało. No to jeszcze raz. Dobra, jakby nie ja, to może lepiej po prostu będę tak się przemieszczał. Wychodzimy i lecimy dalej. No oczywiście, Jokuś, oczywiście. Alfred, what do you have on Simon Stagg? Now let's see. The CEO of Stagg Enterprises, a company that specializes in advanced medical research and development. I'm heading to Stagg's airships now. Scarecrow was on his way there, and that's our only link to finding Barbara. The threat analysis indicates that Founders Island is covered by the militia's long-range radar and missile launchers. The Batmobile will be detected and targeted as soon as you cross the bridge. Don't worry, Alfred. I'll go in on foot and stick to the rooftops. Find me the schematics of those airships. Right away. Best of luck, sir. A czemu by się nie pozbyć od razu zagrożenia? Okej, Simon Stagg. Przebiegły negocjator. Ciekawe, jak będzie przebiegły w rozmowie z Batmanem. Okej. Na bank nie złapimy teraz Scarecrowa, nie? Ale... Może uda się go nim osłabić? No i kurde, akurat se musiał podpalić, no. No i akurat se musiał podpalić remizę w Otisburgu. A ja nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Świetnie. Ale będzie odkryta na przyszłość przynajmniej. Oho, chyba się szykuje ostatnia wieża obserwacyjna do zniszczenia. The militia have captured Stagg's airship and set up a watchtower with sentry guns. Looks like it's controlled from that central command point. I need to take it out. That soldier is equipped with a device that can track my detective mode systems. If I use it for too long, he'll be able to pinpoint my location and alert the others. Ciekawe. To ciekawe, czy w zakłócaczu teraz się coś odblokowało? Nie to drzewko. O dziwo nie, ale na bank będę mógł się tym pobawić. Dobra, który... O, jest gość od drona. Ten ma wykrywanie. Nic nie nastąpi. Tak więc cicho, sza. Tego też się pozbędziemy. Bo już jesteśmy bliziutko.
I zostało trzech. Pyk. Nie no, nie wierzę. O, i co? Było tyle pić? Kurde, prawie wyszło. Prawie wyszło. Dobra, nie to. Mam jeszcze? Nie, no, batarang zmieniłem, więc biorę żel. I tak to wyglądało z tymi wieżami. To jest właśnie ta ostatnia wieża, której nie mogłem zniszczyć. No, proszę bardzo. O, jeszcze gadu-gadu. The remote hacking device coming along. I think I'm about to need it. Maybe you should add clairvoyance to that job description, Mr. Wayne. I'm uploading the latest decryption software to the device in the vault at Wayne International Plaza. You can collect it from there. Dobra, no to jeszcze się tam przejdziemy na koniec. Tylko pytanie, gdzie? A, tutaj obok. Okej. Jeden punkcik wpadł. Ty to w sumie ile ich mam teraz? Trzy. No, mówiłem, na bank coś teraz będzie do tego. Do zakłócacza. Jest? No oczywiście. I akurat za trzy punkty, no. Nie. Nie. Na razie odpuszczam. Chcę tą walkę sobie jak najszybciej ulepszyć. Szkoda, że ten progres głównej fabuły nie jest. O. Okej, okay, to co mogę spróbować zrobić poza nagraniem. Może wpadnie. Albo może na koniec jeszcze? Przecież nie, bo to jest dość zależne od kombinacji. No to nie, to nie. Dobra, bierzemy urządzenie i kończymy odcinek. O, ja stare prototypy tych gadżetów. Urządzenie do zdalnego hakowania. Moduł deszyfrujący kody i wielofunkcyjne urządzenia hakujące. Zdalnie... Nie, i wielofunkcyjne urządzenie hakujące. Zdalnie aktywuje elementy otoczenia i pułapki. Okej. Okay. Mam wrażenie, że jak robiliśmy... Dobra, mam wrażenie, że jak byliśmy u tego... Byliśmy za kapelusznika, to już było i co? Teraz nagle nowe, czy co? No nareszcie, chłopie! Nie dało się tego zrobić już w poprzedniej części? Musiałeś zawsze tak przyklęknąć? Biochemia. Dobra. Otwarte. Dobra. No to wchodzimy do środka. Ale eksploracją zajmiemy się już w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Ode mnie to tyle i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!